Witam Was bardzo serdecznie, Rafał Galiński z tej strony. Dzisiaj mamy instruktaż dotyczący Sparka 1. Jest to dron, który już ma w tej chwili około 2 lat, ale nadal cieszy się dużym powodzeniem i myślę, że warto powiedzieć parę słów na ten temat. Warto przybliżyć tego drona z tego względu, że staje się on powoli coraz tańszy, a myślę, że po następnych premierach, które wejdą niebawem, będzie jeszcze tańszy, a jednocześnie jest to dron, na którego już można zwrócić uwagę i świetnie też uczyć się, ale też można wykorzystać jego cechy. Zatem w dzisiejszych warsztatach, można powiedzieć, w dzisiejszym instruktażu pokażę te wszystkie cechy, które można wykorzystać, ale też powiem o tym, w jaki sposób zaradzić tym niezbyt korzystnym cechom Sparka, które możemy spotkać. Czyli wykorzystamy mocne cechy, a będziemy unikali tych słabości, czy poradzimy sobie ze słabościami Sparka. Zatem zaczynajmy. Spark ukazał się 2 lata temu i kosztował około 3,5 tysiąca złotych w wersji combo, czyli całkiem spore pieniądze kosztował i systematycznie ta cena zjeżdżała w dół. Ja mniej więcej kupiłem swojego pierwszego Sparka za wartość około 3000 zł ze 2-3 miesiące po premierze i byłem z niego bardzo zadowolony. Sprzedałem go po roku eksploatacji, po roku nagrywania swoich materiałów na YouTube i po roku latania. Oczywiście Spark, można powiedzieć, no, nie ma się co czarować, ma swoje ograniczenia. Myślę, że też nie warto się skupiać na samych ograniczeniach. Może najpierw powiemy o jego zaletach, ze względu na to, że łatwiej dostrzec te pozytywne cechy, a w drugiej kolejności opowiem o tym, jak poradzić sobie z tymi cechami słabszymi. Jeżeli chodzi o silne cechy Sparka, jest to najmniejszy dron. Oczywiście możemy mówić o Telo, ale Telo chciałbym pominąć z tego względu, że Spark jest najmniejszym dronem, gdzie stosujemy już aplikację DJI GO 4. Dzięki temu, że zastosowano już funkcjonalność DJI GO 4 aplikację, mamy dostęp do tych wspaniałych cech, które dotyczą wszystkich dronów. Na przykład procedura fail safe, czyli w przypadku, kiedy straci zasięg, wraca sam do domu, return home, może zawisnąć lub wyląduje w takich okolicznościach. To jest ta procedura fail safe. Druga rzecz, jak na takiego malucha, wspaniałe jest właśnie posiadanie czujników, czyli ma możliwość nie tylko poprzez GPS i barometr żyroskop utrzymania swojej pozycji podczas zawisu, ale też wysyła sygnały i odbiera poprzez sondy i dzięki temu utrzymuje idealny zawis niemal. Jeżeli chcemy osiągnąć fajne zdjęcia, jesteśmy w stanie zrobić to właśnie Sparkiem, stosując takie, myślę, że typowe chwyty, które stosują fotografowie. Na przykład kilka naświetlań, kilka ujęć tych samych przy różnej ekspozycji. I dzięki temu potrafimy później nałożyć zdjęcia w postprodukcji jako AEB i fantastyczną głębię i zakres dynamiczny uzyskać nawet z takiego małego Sparka. Jego zaletą jest też fakt, że posiada inteligentną baterię. Dzięki temu mamy pełne informacje o tym, jakie jest napięcie na poszczególnych celach. Ile razy była ta bateria ładowana, w jakim jest stanie. Widzimy, jaki jest stan naładowania baterii. Mamy ostrzeżenie o niskim stanie baterii poprzez aplikację. Możemy baterię też zaktualizować programowo. No i to właściwie jest też procedura, oczywiście powrót do domu w przypadku słabszej baterii. Więc widzimy, że te cechy, o których mówiłem wcześniej, one jak najbardziej już odzwierciedlają też cechy większych i droższych dronów. Kolejna sprawa, która charakteryzuje Sparka, to system Obstacle Avoidance z przodu, ale jednocześnie jest to Sensing System, czyli on wyczuwa gesty i też sondy właśnie dolne, czyli mamy ochronę od dołu i od góry. Trzeba uważać na Sparka latając bokiem, latając tyłem, ale także do góry, bo wtedy można zdarzyć się z przeszkodami i można faktycznie
go zniszczyć. Natomiast przy podstawowych manewrach raczej spokojnie i można jak najbardziej uzyskać fantastyczne rezultaty. Oczywiście, takie jak profesjonalne drony, Spark posiada też lampy. Tutaj są 4 lampy na dole każdego z silników i 2 z nich pełnią funkcję LED-ów, czyli zwykle świecą na czerwono, a też sygnalizują nam, komunikują na przykład na żółto i czerwono aktualny status. Na żółto i na zielono. Natomiast tylne lampy, 2, one pełnią funkcjonalność lamp statusu, czyli wyświetlają nam dane komunikaty, na przykład słaba bateria, albo złapany, albo sygnał GPS jest już gotowy, czy trzeba skalibrować kompas i tak dalej. I Spark dzięki tym cechom, on już pełni fantastycznego materiału do nauki. Nawet funkcjonalności takich dronów już zaawansowanych i drogich jak Mavic 2 czy Phantom 4 Pro czy Inspire, wiele rzeczy tutaj znajdziemy podobnych. Między innymi na przykład zakładanie śmigieł, kalibracja, właśnie procedura failsafe, sama aplikacja. Oczywiście nie jest pełna funkcjonalność, bo mamy ją obciętą, ale mimo wszystko jesteśmy w stanie fajne rzeczy zrobić. To, czego tutaj brakuje, już mówię. Pomimo, że kamera jest całkiem niezła, bo kamera ma sensor 1,2/3 cala, czyli taki jak jest w Mavicu 1, jak jest w Mavicu 2 Zoom, taki sensor jak jest w Mavicu R, albo nawet w kamerze X3, która wchodziła w skład Inspira 1, to mamy tutaj ograniczenia dotyczące klatkażu i rozdzielczości. Maksymalna rozdzielczość to 1080, a maksymalny klatkaż, czy jedyny klatkaż, jaki mamy do dyspozycji, to 30 klatek na sekundę. Nie mamy tutaj specjalnie profili kolorów, nie za dużo możemy dobrać wariantów, ale może to dobrze, bo właśnie Spark jest świetnym dronem, żeby zrobić proste ujęcia, dobre i żeby też więcej rozwijać w sobie takich naturalnych talentów, niż korzystać z dobrodziejstw samych sprzętowych czy aplikacyjnych. Jeżeli mamy 30 klatek na sekundę, to znaczy, że jesteśmy w stanie delikatnie zwolnić ujęcie, mniej więcej do 80% prędkości, tak do mniej więcej klatkażu około 25%. Dzięki temu nawet lecąc wolno jesteśmy w stanie jeszcze wolniejszy efekt uzyskać, slow motion. Może nie jest to pełne slow motion, ale jesteśmy w stanie delikatnie zwolnić nasze ujęcia i piękny, płynny obrazek uzyskać. To, że nie mamy regulowanego klatkażu, że mamy klatkaż tylko 30 klatek na sekundę, powoduje, że nie ma też nieporozumień, bo czasami jeżeli nagrywamy na przykład w 50, a później w 30 czy w 25, czasami jest tak, że zapominamy o tym i albo mamy bardzo duże klatkaże w wolnych ujęciach, gdzie nie chcieliśmy tego, gdzie chcieliśmy rozmycie uzyskać, albo znowu nie jesteśmy w stanie zwolnić niektórych ujęć. Tutaj, gdy nagrywamy w 30, jesteśmy w stanie delikatnie zwolnić te ujęcia. Następna sprawa, z którą trzeba sobie poradzić, to słaba bateria. Faktycznie na baterii możemy polatać około 15 minut. Jest to dość mało. Jeżeli nie mamy planowanych lotów, to dobrze zaopatrzyć się w większą ilość baterii, na przykład 4-6 baterii. Wtedy mamy komfort użytkowania Sparka. Dzięki temu, że jest tutaj hub do ładowania, można 3 baterie seryjnie ładować naraz. Natomiast jeżeli mamy pojedynczą baterię, jedną albo 2, można też uzyskać fajne rezultaty, ale pamiętajcie o tym, że wcześniej, przed samym lotem, trzeba sobie ten lot zaplanować. Dokładnie wiedzieć, z którego spotu chcę wystartować. Dokładnie wiedzieć, jaki przelot chcę zrobić, jaką sekwencję nagram. Dzięki temu nawet z mojej baterii wyciągniecie dużo, bo jesteście w stanie właśnie tylko i wyłącznie zarejestrować to, na czym wam zależy. I umożliwia to Spark tylko przy całkiem rozsądnym gospodarowaniu. Czyli jeżeli zrobimy fajny nalot, fajny przelot, lądujemy nim i to jest wszystko. I przechodzimy do następnej sceny i do następnej. Operatorzy bardzo dużych systemów, takich jak, nie wiem, Arri Alexa zawieszona na heksakopterze czy oktokopterze, też mają bardzo niewielkie czasy lotu. Dlatego stosują zwykle bardzo proste
proste techniki, proste właśnie funkcjonalności, przelot bokiem, przód, góra, podnoszenie, cofanie z gimbalem i tak dalej. Tutaj do dyspozycji poza prostym lotem mamy kilka fajnych, bardzo inteligentnych trybów. Moimi ulubionymi, jeżeli chodzi o Sparka, to jest na pewno Active Track, bo jesteśmy w stanie opowiedzieć fantastycznie historię. I Active Track, ta jedynka działa też tak, że nie musisz zaznaczać obiektu w ruchu, to możesz zaznaczyć obiekt, który w danym miejscu stoi, na przykład rower oparty o drzewo czy o jakiś słupek, i dzięki temu możesz zrobić fantastyczne ujęcia w postaci point of interest, czyli wykorzystać Active Track właśnie do funkcjonalności point of interest. Jak najbardziej polecam. Genialne ma natomiast quick shoty. Czy cyrku, fantastyczny, czy droni, gdzie dron odlatuje od nas, czy helix, gdzie spiralnie podnosi się i oddala od nas stopniowo, czy może rocket. To są genialne quickshoty, które można wykorzystać właśnie między innymi na Instagramie czy na Facebooku. Można je trochę przyspieszyć, można je trochę przyciąć i uzyskać naprawdę genialne pamiątki z wakacji czy z pięknych miejsc. Dlatego uważam, że Spark naprawdę jest godnym zaufania dronem i warto z niego korzystać. Wiele osób narzeka oprócz krótkiego czasu właśnie lotu. Wiele osób narzeka na jego słaby zasięg. Żeby uzyskać lepszy zasięg, trzeba przełączyć go w tryb FCC, czyli tryb amerykański, jako że w trybie spełniającym certyfikat europejski CE mamy naprawdę słaby zasięg, mniej więcej 100-200 metrów i już nas gubi. Natomiast Spark przy FCC całkiem fajnie się sprawuje. Wiadomo, że to jest Wi-Fi, to nie jest OcuSync czy Lightbridge, nie jest to bardzo stabilny sygnał, ale jednak jesteśmy w stanie wyciągnąć już całkiem dużo, jeżeli chodzi o samego Sparka po przełączeniu go w FCC. Co zalecam i myślę, że każdy powinien to zrobić. Po przełączeniu na FCC nie tracimy gwarancji. Niby są zapisy w warunkach gwarancyjnych, że powinno się go użytkować w takiej postaci, jaką się go zastanie. Natomiast tutaj nie modyfikujemy samej aplikacji, tylko poprzez Androida wchodzimy do, oszukujemy lokalizację, czy podajemy inną lokalizację w Stanach Zjednoczonych. Dzięki temu dron sczytuje jednorazową lokalizację jako Ameryka, a później, jeżeli już wracamy do aplikacji i do lokalizacji europejskiej, on pyta, czy przełączyć wykryto lokalizację, która różni się od lokalizacji pierwotnej czy miejscowej, czy przełączyć tryb Wi-Fi. I my wtedy mu odklikujemy cancel, czyli nie. I to tytułem wstępu do samego drona, do samego Sparka. Teraz parę słów dotyczących kontrolera. Polecam zakup wersji Sparka właśnie z kontrolerem. Z tego względu, że uzyskasz naprawdę mocne panowanie nad samym dronem, genialne panowanie, bo ten kontroler nie dość, że świetnie leży w dłoniach, umożliwia mocowanie telefonu tutaj na dole, rozkłada anteny, to jeszcze ma bardzo dobre drążki na poziomie tych dronów już droższych typu Mavic, Mavic 2 czy Mavic Air, ale też ma fajne klawisze funkcjonalności, czy przełączenie w tryb sport, czy powrót do domu, czy klawisz pauza, który pozwala nam bezpiecznie przerwać każdą operację i to trzeba przećwiczyć, słuchajcie. Czy klawisz włączenia, czy dwa klawisze funkcyjne, które możemy zaprogramować i dzięki temu uzyskujemy dodatkowe funkcjonalności. Polecam zakup właśnie z kontrolerem. Jest to niewielka różnica, ale warto moim zdaniem właśnie kupić Sparka z kontrolerem. Próbowałem takich ćwiczeń przed zakupem właśnie Sparka, a mianowicie próbowałem sterować Maviciem z samego tabletu i muszę powiedzieć, to jest bardzo uciążliwe i nie jest to dobry system. Nie mamy tej precyzji lotu. Wielu rzeczy nie zrobimy i też zasięg jest bardzo ograniczony. Tutaj można uzyskać całkiem fajny zasięg. Niektórzy koledzy, którzy mieli
tacy, którzy mieli ambicje sportowe, robili testy zasięgu. Jak słyszałem, wychodziło nawet do 2 km po przełączeniu na FCC. Czyli zasięg jest w miarę okej, nie można narzekać, ale pamiętajcie, żeby raczej ze względu na słabe baterie utrzymywać go w bezpośrednim zasięgu wzroku. Co to znaczy w bezpośrednim zasięgu wzroku? Uważam, że jeżeli podejdziemy do Sparka, nie powinniśmy oddalać się dalej niż około 100 metrów ze względu na słabe baterie i właśnie słaby sygnał, ale także małe rozmiary. Bezpośredni zasięg wzroku polega na tym, że widzimy dokładnie, gdzie jest przód, gdzie tył i jesteśmy w stanie manewry wykonywać, patrząc tylko i wyłącznie na drona, a nie spuszczając wzrok na aplikację, żeby zorientować się po lokalizacji. Patrzymy na drona i widzimy, w jakiej ona jest pozycji, jaki manewr jesteśmy w stanie przeprowadzić. Wielkimi zaletami, jeżeli chodzi o Sparka, jest możliwość lotu w 2 trybach oprócz position, czyli typowego trybu. Jesteśmy w stanie latać nim w trybie sport. Kapitalnie rozpędza się i dobrze reaguje, oczywiście jako zabawa, bo bardzo szybko czerpie baterie. Natomiast ujęcia z trybu sport to jeszcze nie są ujęcia takie jak z Mavików, gdzie mamy płynność i utrzymanie gimbala w jednej pozycji. Tutaj niestety musimy się liczyć z tym, że ruchy będą bardziej przypominały first person view, czyli tak jak my się z dronem trochę pochylimy, tak obraz też będzie pochylony na ekranie. Niestety to jest to. Gimbal jest stabilizowany dwuosiowo, należy pamiętać, więc jeżeli chcemy uzyskać bardzo płynne ujęcia, zależy nam na tym, uzyskamy. Ale pamiętajcie o 2 rzeczach, że wtedy trzeba latać w trybie tripod, bardzo spokojnie. Można przyspieszyć taki ruch w postprodukcji. I druga rzecz, jeżeli chcemy uzyskać płynne ujęcia i fajne ujęcia, to oprócz samej kamery, jakości kamery, trzeba też odpowiednie warunki mieć. Tak jak teraz, zwróćcie uwagę, jest godzina 7 rano, a już mamy dość wysoko słońce. Też przygotowując się do tego instruktażu, liczyłem, że będzie chłodno i jeszcze nie będzie świeciło tak mocno słońce, ale już świeci i już zaczyna przeszkadzać. Dlatego dobre warunki uzyskamy, jeżeli na przykład wstaniemy wcześniej latem albo właśnie trafimy w golden hour w sezonie jesienno-zimowo-wiosennym, kiedy te wschody są później, a zachody wcześniej. Można fajne uzyskać warunki. Pamiętajcie, że 60% dobrego ujęcia to nie tylko sprzęt, ale nasze doświadczenie, umiejętności, możliwości zastosowania sprzętu w danych warunkach, w danym miejscu. I nawet mając bardzo dobre drony typu Mavic 2 Pro, jeżeli mamy słabe warunki, słabe obiekty, jesteśmy na przykład w środku dnia, te ujęcia nie będą takie rewelacyjne, czy mogą być po prostu słabsze, a Sparkiem uzyskamy już efekt wow poprzez odpowiednie podejście, przygotowanie i poprzez samo nabycie doświadczenia. Także z tego miejsca polecam Wam też moje opracowanie, kurs fotograficzny. Na początek może być ta darmowa wersja mini kursu fotograficznego, a później, jeżeli rozkręcicie się i będzie coś więcej, można pomyśleć o pełnej wersji. Spark ma oprócz Mavica Air, to jest fantastyczne urządzenie na rynek polski, dlatego że obsługując go nie musicie mieć świadectwa kwalifikacji, no chyba że typowo wykonujecie zlecenia z Parkiem, co zdarza się oczywiście nie tak często, ale zdarza się. I podczas zleceń trzeba mieć świadectwo kwalifikacji, czy wykonując zlecenia trzeba mieć bezwzględnie świadectwo kwalifikacji, ale jeżeli latamy niekomercyjnie, czyli na przykład sportowo albo rekreacyjnie, jak najbardziej w mieście można tym dronem już latać. Genialna sprawa, jest to naprawdę fantastyczne, że można wykorzystać go do ujęć w środku miasta. Szybki setup to jest jego następna zaleta, czyli faktycznie bardzo szybko. Tutaj nie mamy dodatkowej osłony, nie musimy też rozkładać ramion, tak jak w przypadku innych dronów. Więc de facto setup polega tylko na tym, że rozkładamy kontroler, do niego montujemy urządzenie mobilne
i włączamy Sparka. Oczywiście w nowych okolicach warto skalibrować kompas na początku. Warto też włożyć czystą kartę pamięci, ją sformatować, żeby on nie myślał i wtedy macie szybki setup, bateria nam nie leci za szybko i czy bateria nie jest zużywana na te dodatkowe, podczas dodatkowych czynności i to fajnie można rozegrać. Słuchajcie, na pewno brakuje tutaj 4K, na pewno brakuje tych klatkarzy, nie zrobimy bezpośrednio slow motion z tego urządzenia, ale trzeba pamiętać, że nie wszystko jest nam potrzebne na początku. To jest dron, który pozwoli nam przede wszystkim obyć się z warunkami, poćwiczyć. Jeżeli macie na przykład dwa drony, Mavica 2 Pro i Sparka, to ten może być traktowany też jako dron do zadań specjalnych. Wszędzie tam, gdzie drogim dronem jest ryzykowne wlecieć, czyli na przykład bardzo nisko nad wodą albo pomiędzy gałęziami, w ciasnych pomieszczeniach, przelecieć przez okno, przelecieć przez drzwi, czy przelecieć przez ruiny starego budynku właśnie. Wszędzie tam Spark wam pomoże. Można do niego dobrać też osłony albo właśnie z akcesoriów. Zresztą o akcesoriach zaraz powiem. Można dobrać na pewno osłony i dzięki temu na centymetry w trybie tripod, w trybie statyw jesteście w stanie przelecieć. Wykonać naprawdę genialne ujęcia, których nie wykona żaden operator Inspire'a ani Mavica 2 Pro, dlatego że oni będą się liczyli już w tym momencie z utratą czy kilku, czy kilkunastu tysięcy złotych w obliczu klęski. Nawet jak Spark spadnie, to w większości przypadków on otrzepie się, wszystko będzie ok. Jeżeli wykonujecie trudne zadanie, takie, że faktycznie liczycie się z crashem, można zastanowić się, czy w akcesoriach już w dzisiejszym czasie nie ma osłony kamery z gimbalem tutaj od dołu. Prawdopodobnie coś takiego można znaleźć, żeby nie uderzyć kamerą w przypadku upadku w dół. Natomiast pozostałe rzeczy jak najbardziej przemawiają za Sparkiem, więc widzicie, że nie wszędzie są wady. Jeżeli ktoś widzi same wady, to oczywiście tutaj będzie dostrzegał w Sparku wady. Jeżeli ktoś patrzy na zalety, ten dron ma niebagatelne zalety. Ja wiele razy wykonywałem ujęcia na przykład w lesie, bardzo blisko konarów drzew, czy mijając drzewa. To jest też świetne ćwiczenie na pilotaż i myślę, że Spark z tego względu, pod tym względem jest genialnym dronem właśnie do ćwiczeń. Powiedzmy jeszcze parę słów na temat zalet samego Sparka. Te klawisze funkcyjne, o których mówiłem, można je ustawić w DJI GO 4. I to jest piękne, że właśnie ten dron jest już obsługiwany przez aplikację DJI GO 4. Ja z reguły ustawiam tak, że jeden z tych klawiszy jest odpowiedzialny za blokadę ekspozycji, a drugi z klawiszy jest odpowiedzialny za przemieszczanie kamery góra-dół, czyli do przodu lub na dół. Szybkie przemieszczanie, wtedy momentalnie dron zmienia pozycję kamery. Dlaczego blokada ekspozycji? Żeby osiągnąć półprofesjonalny efekt, musisz uniknąć podczas nagrywania jednego zjawiska, które dzieje się w trybie automatycznym, a mianowicie gwałtowna zmiana ekspozycji, automatyczna zmiana ekspozycji. Jeżeli przelatujesz z takiego miejsca jak to, które jest oświetlone, zwróć uwagę na moją rękę, moją dłoń, do miejsca, które jest już w cieniu, może się okazać, że system automatycznie nam zmniejszy ekspozycję i w tym momencie będziemy mieli ujęcia tutaj prześwietlone, a tutaj niedoświetlone. Ale jeżeli masz już pewne doświadczenie, jesteś w stanie zablokować ekspozycję, powiedzmy, na takim obrazie i dzięki temu nie prześwietlisz ujęć tu, ale ciutko nie doświetlisz ujęcia tutaj, ale w postprodukcji, na etapie obróbki jesteś w stanie właśnie takie ujęcia lekko rozjaśnić. I o to w tym chodzi. Czyli blokada ekspozycji służy głównie temu, że podczas ujęć nie masz takich gwałtownych przeskoków doświetlenia, oświetlenia, które, no, można powiedzieć, rujnują nasze ujęcia i od razu wskazują na amatora. Wadą na pewno, czy słabszą stroną tego systemu jest fakt, że nie mamy połączenia bezpośrednio kablowego pomiędzy
kontrolerem, a urządzeniem mobilnym. W większości przypadków, czy praktycznie w 9 przypadkach na 10 takie połączenie występuje. Tutaj niestety nie mamy, mamy połączenie bezprzewodowe, ale poprzez zastosowanie kabla OTG i wykorzystanie tego złącza mikro USB jesteś w stanie przejść właśnie na połączenie kablowe, czyli trzeba dokupić kabel OTG. Jeżeli chodzi o zalecane akcesoria do Sparka, ja bym tutaj zalecił następujące. Przede wszystkim dodatkowa bateria i dodatkowe śmigła. To daje nam niezależność. Dodatkowych baterii możesz mieć więcej. One są stosunkowo tanie, czyli kosztują około 200 zł. Pewnie za 160-200 zł znajdziesz, szukając trochę mocniej, głębiej. Ale każda z takich baterii daje ci niezależność. Jeżeli ci zależy na dobrych ujęciach, na przykład z wakacji, gdzie jesteś w unikalnym miejscu, wtedy faktycznie trzeba pomyśleć o tym, że jeżeli nie chcesz kupować, to może trzeba pożyczyć na wyjazd takie baterie od kolegi albo kogoś znajomego. Druga rzecz, dodatkowe śmigła z tego względu, że wtedy jesteś niezależny. Cokolwiek by się nie działo, jakaś kraksa czy przypadek, który zniszczy twoje śmigła, zawsze możesz je zmienić i latać dalej, na przykład dokończyć dane zlecenie i tak dalej, albo zrobić fajny filmik, nie wiem, dla drużyny szkolnej czy z wyjazdu rodzinnego. Trzecim akcesorium, które bym tutaj zdecydowanie od razu kupił, to są filtry. Filtry wydają się takim wydatkiem kontrowersyjnym, ale wierz mi, że dobry filtr jest w stanie przenieść twoje ujęcia o krok wyżej, o jeden poziom wyżej, więc trzeba pomyśleć w warunkach polskich, pewnie o 8, 16, jeżeli są pojedyncze filtry, dobrej jakości filtry, potrafią zdziałać cuda, dlatego myślę, że na pewno do Sparka trzeba pomyśleć o filtrach. Jeżeli chodzi o kolorowe obudowy, jest możliwość ich wymiany. Oczywiście to nie jest rzecz taka, którą się łatwo wymienia. Trzeba trochę powalczyć, ale jak przejrzysz materiały na YouTubie, jak najbardziej jest możliwość wymiany, dokupienia kolorowych obudów albo też skórek. Jeżeli nie chcesz zajmować i męczyć się ze zdjęciem i wymianą samej obudowy, można zastosować naklejki w formie właśnie skórek. Ciekawą rzeczą jest tutaj mechanizm samego gimbala i kamery. Zwróć uwagę, że prześwit tu jest naprawdę mały, mniej więcej około 0,5 cm. Dlatego zwróć uwagę, że w przypadku lądowania, gdy chcesz nagrać dół, czyli to, co jest pod tobą z kamerą umieszczoną na dół, system sam automatycznie dźwiga kamerę do góry i nie pozwala właśnie na to, żeby obiektyw był skierowany na dół ze względów bezpieczeństwa, bo tutaj łatwo wylądować na czymś wystającym typu kamień, korzeń i zniszczyć kamerę. Także latamy bezpiecznie i latamy w taki sposób, który najlepiej lądować na ręce, jednak trzeba poświęcić trochę czasu na nauczanie i właśnie o tym teraz powiem. Jeżeli chodzi o Sparka, ma dwie fantastyczne cechy, czy nawet może trzy, już o tym opowiem. Jeżeli chodzi o wykorzystanie fantastycznych cech Sparka, to kolejną sprawą jest możliwość startu z ręki, czyli przy włączonym Sparku. Zalecam też włączony kontroler wtedy i oczywiście aplikację uruchomioną. Możemy wyciągnąć go na ręku i dwa razy wcisnąć klawisz, ten przycisk Power. I on wtedy najpierw sygnalizuje nam poprzez światła, że przygotowuje się do startu, bada naszą twarz, a następnie samodzielnie startuje i możemy już w tym momencie sterować nim z ręki, poprzez dłoń. Jest kilka bardzo fajnych funkcjonalności do tego, a mianowicie wykonanie zdjęcia, czy odlot od nas, albo machanie i warto sobie te gesty przyswoić, zanim będziemy sterowali. I pamiętajcie, że jeżeli chcecie poćwiczyć, pobawić się tym sterowaniem gestami, to robi duże wrażenie, jeżeli jesteście już wyćwiczeni. Natomiast trzeba ćwiczyć z daleka od przeszkód. Ja tutaj mam na przykład konstrukcję dookoła i rośliny, więc z daleka, raczej na wolnym powietrzu, tak mniej więcej, żeby mieć 10-15 metrów z każdej strony. I druga rzecz, żeby
żeby założyć osłony, jeżeli jesteśmy z innymi ludźmi, ale też sami. Dlatego, że Spark czasami wykonuje dziwne manewry, które mogą nas zaskoczyć, możemy się wystraszyć. I żeby nie wleciał w naszą dłoń albo twarz, żeby nas nie zranił, ale żeby sam był bezpieczny, żeby samego uchronić przed kolizją, zakładamy mu do takich ćwiczeń osłony i wtedy możemy poprzez sterowanie właśnie gestami fantastycznie tym Sparkiem się pobawić. Słuchajcie, ja myślę, że tego instruktażu teoretycznego na tyle. Oczywiście można mówić cały czas o Sparku, można mówić cały dzień o jego cechach, to co się zrobiło, ale istotą tego materiału, żeby on był stosunkowo krótki, żeby przekazywał esencję i żebyście się też nie znudzili. Zatem podsumowując, jak skorzystać z najlepszych cech Sparka? Postaraj się o dodatkowe baterie. Przemyśl swój lot, zanim jeszcze lecisz. Zrób ustawienia, zanim wylecisz. Nie rób ich w powietrzu, bo szkoda baterii. Przełącz go na FCC. Następna rzecz, opanuj klawisze. Klawisze funkcyjne, dopasuj sobie swoje rozwiązania. Przemyśl, jak to zrobić. Poćwicz w domu funkcjonalność DJI Go 4, bo jest kapitalna. Przełącz się na tryb manualny. Następna sprawa, przełącz się na tryb manualny i wykonuj ujęcia w trybie manualnym. Używaj też pauzy w chwilach zagrożenia. Przećwicz pauzę, przećwicz return to home. Kalibruj drona, żeby ci nie uciekł, żeby sam nie poleciał, żeby ci nie uciekł. Naucz się kalibrować i kalibruj. Dużo baw się nim i wykorzystaj w 100% jego potencjał. Tego ci życzę. Zastosuj kabel OTG. Załatw sobie filtry, na razie na próbę, później może kup sobie. Używaj filtrów bardzo dobrych. Sformatuj wcześniej kartę pamięci, zanim wylecisz. Sprawdź, ile masz miejsca, żeby oszczędzić czas lotu, bo to jest w Sparku kluczowe. Używaj przede wszystkim trybu tripod, żeby zrobić fantastyczne ujęcia. Nie musisz nim dokonywać wielu ekwilibrystyk, wielu akrobacji, żeby uzyskać genialne ujęcia. Mogą to być proste loty, przód, tył, ale z kamerą na przykład skierowaną w dół. Albo prosty lot, bardzo wolny bokiem, gdzie pokażesz obiekty z bardzo bliska. Mijaj obiekty, naucz się właśnie takich fajnych ujęć bardzo blisko obiektów, a jednocześnie tak, żeby twój Spark był bezpieczny. I życzę ci, słuchaj, żeby użytkowanie Sparka sprawiło ci prawdziwą przyjemność, bo jest to dron, którego można pokochać. Oczywiście jak każde dziecko ma też swoje ciemniejsze strony, ale cała ta otoczka Sparka naprawdę potrafi dać pełne zadowolenie i dużo satysfakcji. Jeżeli jest to twój jedyny, pierwszy dron, kochaj go, dasz go miłością, a on ci się w pełni odwdzięczy. Jeżeli jest to twój drugi dron do zadań specjalnych, poznaj jego funkcjonalność, a dzięki temu wykorzystasz go w pełni, będziesz się cieszył, ale też da ci te wszystkie zadania, spełni twoje trudne zadania, do których nie wysłałbyś tego żołnierza zaawansowanego, który kosztował cię grube tysiące. I to jest, słuchajcie, to, o czym chciałem powiedzieć w tej części praktycznej. Bardzo dziękuję za uwagę. Życzę wielu radości z korzystania właśnie z DJI Spark. Pewnie niedługo będziemy mieli nową generację, dzięki czemu ten dron będzie jeszcze tańszy. I dlatego zachęcam was do użytkowania Sparka. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć.